Spotkania derbowe, bez względu na dyscyplinę sportu i klasę rozgrywkową, w występujących w nich zawodnikach uruchamiają dodatkowe pokłady motywacji. A jeśli dodać do tego dramaturgię, jaka towarzyszyła ostatnio meczowi Bałtyku Gdynia i rezerw Lechii Gdańsk w trzeciej lidze bałtyckiej, można było spodziewać się podobnych emocji w meczu tych zespołów w centralnej lidze juniorów. Tymczasem w pierwszej połowie z boiska wiało nudą, a sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo. Gospodarze kilkakrotnie groźnie centrowali, ale niewiele z tego wynikało. Gdy stadionowy zegar wskazywał 36. minutę gry, gola po błędzie bramkarza Lechii Gdańsk zdobył Jastrzębski. Pierwsza połowa meczu zakończyła się rezultatem 1-0. Po przerwie inicjatywę przejęła Lechia Gdańsk. Goście osiągnęli optyczną przewagę, ale wyrównującego gola, który padł po godzinie trwania meczu, strzelili przy wielkim udziale golkipera Gdynian. Niespełna 10 minut przed końcem spotkania biało-zieloni udokumentowali swoją dobrą grę drugą bramką. Po składnej akcji całego zespołu do siatki trafił Kopka i jak się później okazało, ustalił tym samym końcowy wynik. Juniorzy Lechii Gdańsk pokonali na Narodowym Stadionie Rugby Bałtyk Gdynia 2-1. Do przerwy nic nie wskazywało na to, że gospodarze nie zdobędą w tym meczu nawet jednego punktu. Wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą. No, 1-0, 1-0 do przerwy, trochę przypadkowa bramka, ale wydawało się, że jest dobrze. Natomiast te dwie bramki to jest efekt indywidualnych błędów i bramkarza środkowego pomocnika. Więc stało się jak się stało. Mogło się skończyć oczywiście 1-0 dla nas i mogliśmy wygrać. Mecz się potoczył trochę inaczej. Potoczył się inaczej także dlatego, że Lechia zagrała w drugiej połowie znacznie lepiej i agresywniej. Padły mocne słowa w szatni, bo nie może być tak, że mając zawodników takich jak mieliśmy dzisiaj, ta pierwsza połowa wyglądała tak beznadziejnie z naszej strony i powiem szczerze, że zaangażowanie niektórych piłkarzy było słabe, dlatego podjęliśmy takie kroki i to przyniosło skutek. Część biorących udział w tym meczu zawodników grało także w spotkaniu Bałtyku i Lechii w rozgrywkach trzeciej ligi. Oczywiście gdzieś tam chcieliśmy ten mecz wygrać, ale to nie było głównym wykładnikiem, żeby zrewanżować się za mecz trzeciej ligi, czyli naszych rezerw. Ale w tym meczu też zagrał Damian Kugiel, który bardzo chciał zmazać to, że nie strzelił w tamtym meczu rzutu karnego. Ale to nie był główny jakby powód, żebyśmy chcieli wygrać. No, chcemy wygrywać każdy mecz. Bez happy endu, ale myślę, że gdyby Patryk Lewiński nie bronił teraz seniora, tylko bronił u nas, to by tego błędu nie było. No, wszedł Daniel Kleba i zdarzy mu się ten błąd. No tak to bywa. Po 5 kolejkach zmagań w centralnej lidze juniorów Lechia Gdańsk legitymuje się bilansem 3 zwycięstw, remisem i porażką. Bałtyk wygrał 2 spotkania, w 2 podzielił się punktami z rywalem i raz przegrał.